Siemanko, tu znowu Szybki. I Paula. Witamy w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Kochani, jesteśmy w Miliczu z taką dwójką szybkich podróżników. To jest Aga, to jest Matis. Zabrali nas na kajaki. Mamy kajaki z gumoteksu, dmuchańce i będziemy spływać baryczą, która jest tutaj. Jesteśmy przy przystani kajakowej. Tu jest kolejka do wodowania, zaraz się zwodujemy. Byliśmy w Dolinie Baryczy rowerami, ja byłem. Jeszcze nie widziałem tego wszystkiego z wody, więc jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. Pokażę nam jakieś fantastyczne miejsca. I to jest taki mini spływ, przymiareczko do dwudniowego spływu, także może być naprawdę, naprawdę ciekawie. Coś innego, zobaczymy, jak to wyjdzie. Na wstępie chciałem jeszcze podziękować patronom Szybkich Podróży, którzy nas wszystkich wspierają i to dzięki nim mogę inspirować do coraz fajniejszych rzeczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy. Matis, obiecujesz, że będzie ciekawie? Jak zawsze. Jak zawsze. Jak wody, to będzie ciekawie. O, dobra. Paula na ochotnika pierwsza, także lecimy. Nie, słuchajcie, tak, jakby co, cały sprzęt jest w dry bagu, który jest takim balonem, więc nawet jak się wywrócimy, to wszystko będzie sobie pływać. Kochani, wodowanko. Matis nam pomoże. Siadamy na początek na ziemi, żeby mieć trochę niżej środek ciężkości. Co, podprowadzimy go? Wskoczyć, ja was wyprowadzę. Dobra. Bardzo ważna zasada, nie stajemy w kajaku. Im niżej, tym lepiej. A spróbujmy się odwrócić i złapać ich w wodowanie. No, wiosłujemy, wiosłujemy, kochanie. Podpłyńmy do nich. Nie, do przodu, do przodu. Niech nas miną może. Kurde, to są zawodowcy. Dobra, kochani, ja wstaję. Uwaga. Uwaga! O! Jak? Polecam. No tego jeszcze nie było na szybkich podróżach. W lutym. Kupiliście kajak w lutym. W lutym, tak. Na przycenie pewnie. No nie, ale tak mi zabłysło. A może kajak? No. Może kajak i tak poszło. Więc pierwszy spływ był w lutym. Sypało nam śniegiem w oczy. O, biorą nas z lewej. Dawaj, Paula, nie dajmy się. Wiosło w wodę. Tu jakieś rury. Tak w ogóle, kochani, jak tu jechaliśmy, to... Ła, czekajcie, bo nas obraca trochę. Małe liski były na drodze. W ogóle takie świetne tutaj są tereny przyrodnicze, tyle zwierząt, to jest niesamowite. No, jesteśmy akurat na popularnej trasie spływu, więc raczej nic nie zobaczymy na brzegach, chociaż może. O, są kaczuszki. Planujemy tu jeszcze wrócić, pójść na spływ nad ranem, gdzie brzeg rzeki tętni życiem, naprawdę. Masz, Paula, kamerę, nagraj kaczuszki. Płyną z nami. Mamy tutaj kamienie na rzece, więc trzeba ominąć. Z gumowym kajakiem trzeba uważać na takie niespodzianki. I ciach, jak na Matrixie. Dobrze, że kręcimy się tam do spółka. No kochani, lepiej nam wychodzi chodzenie niż pływanie. To jest chyba prawda. Ale tak, nikt się nie urodził mistrzem kajaku. Przynajmniej ci państwo, którzy płynęli przed nami, zdążyli nam uciec i mamy rzekę dla siebie. Tak driftujemy bardziej niż pływamy, ciągle jakoś bokiem, no ale to jest to, sztuką w kajaku nauczyć się pływać prosto. Nauczymy się. Żywiołem moim huragany wód, lecz pomnę żyłem nad brzegami rzeczki. Poiły wody.
mnie drobne kwiateczki i wierzb otaczał pieszczotliwy chłód. O, coraz lepiej nam to idzie, kochanie, coraz lepiej. Prawie, prawie. No kochani, znudziliśmy naszych gospodarzy na tyle, że Matis już wiosłuje na leżąco. Zaraz idzie spać. Niestety, ale płyniemy zygzakiem cały czas. Jest taki dziki fragment, gdzie trzeba przenosić kajaki przez zwalone drzewa i inne takie rzeczy, ale niestety jest za mało wody. Co jest mega dziwne, no bo jest 30 maja i cały maj był deszczowy, tak? Cały czas padało, a mimo wszystko poziom wody w Baryczy jest niski. Nie wiadomo dlaczego. Uhu! Szaleją. I tak nas zaraz wyprzedzą. O, czekaj, czekaj. Widzicie, co ma Aga na rękawie? Widzicie, co ma Aga na rękawie? Jest z nami szybka podróżniczka. Dobra, idziemy pod most. O, tutaj się robi bardziej wymagająco. Mamy więcej atrakcji na linii brzegowej. Kochani, robi się niebezpiecznie. Wiecie, co jest niebezpieczne? No, co jest niebezpieczne? Tu dudu, tu dudu. Tu dudu, tu dudu. Dobra, teraz musimy trafić między tamte pachołki. Ale na środku też coś wystaje. Widzisz tam, że się woda zmienia? To jakiś kijek. Dobra, omijamy go. Omijamy go. I tutaj. Dawaj, Paula. Wihui. Oni weszli tam, gdzie my chcieliśmy. Nie no, kochani, nie ma w ogóle mowy, kto ma lepszą kontrolę nad kajakiem. Nie ścigamy się, nie ścigamy. Ale zarąbista sprawa tak się pływać, nie? Dzień dobry. O. I teraz wiosłujemy, wiosłujemy. No kochani, mamy kolejną przystań. Zrobi się ciasno. Uwaga! Niestety coraz więcej ludzi. No, trudno. No nic z tym nie zrobimy, dokładnie. Dzień dobry. Kanał Młynówka Milicka, może tam popłyniemy. Znowu nas wyprzedzają, oni już drugie kółko robią. Dzień dobry. Specjalnie, kochani, podpływamy tutaj, żeby wam coś pokazać. To wygląda jak ziemia, co nie? A to nie jest ziemia. To, o, widać, że się ugina. Jest geowłóknina, która na zakolach rzeki jest stosowana, żeby brzeg się nie osuwał, żeby nie ulegał erozji wodnej. Żeby brzeg nie wyglądał w ten sposób, stosuje się tą włókninę. Było blisko. Zobaczcie, ile tu jest erozji. To wszystko się zapada. Rzeka się zamula tą ziemią. Mamy jakiś zator tam za zakrętem. Wiadomo, co się stało? Matis, podobno jest jakieś drzewo przewalone. To podpłyniemy i wyprowadzimy kajaki, co? Kochani, obiecaliśmy, że przejdziemy. No, trudno. Dobra, ja mam trochę bardziej sucho, więc wyciągnę kajak. Paula. Raz, dwa, trzy. Oni jadą przez drzewa, my tędy, no ale ważne, że nie stoimy w kolejce.
To są kajaki. Czasem trzeba się umoczyć. Wow! Jakie lepkie. Gotowa? Gotowa. A ty nie wsiadasz? No nie wiem właśnie. Próbuję. Dawaj. Jestem. Tylko mam buty całe z błotka. Dobra, trudno, będzie błoto. Dobrze, wyprzedziliśmy z 50 kajaków, także płyniemy. Dawaj Paula, wchodzimy na obroty. Na skałach leżał okrętowy tram. Topór do ręki, wypłynąłem śmiało. Słońcu naprzeciw, co jeszcze nie wstało. Nade mną orły dwa, ja człowiek sam. O, jaskółki się parują chyba. I tutaj mają gniazda, takie dziurki. Mega. Kochani, zrobiliśmy sobie przerwę. Patrzcie, jakie tu są atrakcje. Konie! Jakie miły konia. No, hapaj. Dobra, jest po przerwie wodowanko. Chodzę? Zazwyczaj ja to mówię, no ale... Dobra, odpychamy się od tamtego. Wyciorał Mati z tym gumofilcem po brzegu i dziury nie będzie. One są turboodporne, niby dmuchane, a naprawdę to jest solidna konstrukcja. Powiedziałbym berek, ale to pewnie potrwa 7 sekund. Uciekamy im, Paula! Uciekamy! Wiać! No, z prawej jakiś kijet pod wodą, to idziemy z lewej. Jaskółki tu znowu są. O, wyleciała. Cześć, konik. Niestety mamy padlinę w wodzie, jelenia. Ojoj. Nic fajnego. Widzów o słabych żołądkach prosimy o odwrócenie wzroku. A zajechało od zawietrznej. No niestety ja się okazałem widzem o słabym żołądku. Kochani, no zwłoki jelenia tam są w rzece. Koniki. Cześć kuce z Bronxu. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Heja! Mała! Nie szalej mi tu z tym wiosłem. No, dawaj, obracaj kajak. Obróć tego bad boya. Na wyobracaj go jak dziwka.
No kochani, komercyjne kajaki zniknęły z godzinkę temu. Zrobiło się naprawdę pusto, fajnie. Nasi gospodarze to popłynęli. Się nie dziwię, już mają nas dość. Także kulamy się tutaj. Jakoś próbujemy walczyć sami ze sobą. Z rzeką, z kajakiem, ze wszystkim. I z korzeniami. No i niestety często przegrywamy tą nierówną walkę. Ale dajemy z siebie wszystko. Jest też pod wiatr teraz, także naprawdę nie jest łatwo. No ale przesuwamy się. Widać, że się przesuwamy, widać, że się posuwamy. Żywioł! No dobra kochani, kończymy imprezę po około 3-4 godzinach spływu. To podobno była ta najbardziej komercyjna, najnudniejsza trasa, także czy ciekaw jestem, co jest dalej. Mam nadzieję, że zobaczymy. Zaprosicie nas jeszcze, czy nie? Już nie. No. A, już jesteśmy zaproszeni. Ja to mam na taśmie, dokładnie, także nie ucieknie. Bardzo chcemy tam pojechać, spłynąć, tylko kwestia jest też poziomu wody. Na razie jest za niski i po prostu no nie da rady przez niektóre miejsca przepłynąć. Także czekamy, aż będzie więcej wody. Paula, jak ci się podobało? Mi bardzo. No, bardzo? Fajnie. Inaczej się płynęło, bo zawsze płynęłam takimi zwykłymi kajakami, także jest trochę inaczej. W każdym razie, Dolina Baryczy jest cudowna. Patroni mieli jeszcze film schodzenia tutaj. Mam nadzieję, że się podobał. Było cudownie. Pływanie ekstra, rower ekstra. Naprawdę cudowna kraina. 40 minut od Wrocławia. Także naprawdę super. polecam. No, koniecznie. Dobra, panie złoty, jak się to spuszcza? Wkręcasz korek, wciskasz dzyndzelek. Okej, aha. Odkręcam korek i wciskam dzyndzelek. Proszę państwa, i ciach. To wszystko siada i zwija się do takiej torby. No to nie wiem, jak plecak 40-litrowy. I do samochodu. Także naprawdę genialna sprawa. Kajaki z Gumoteksu do osobówki, nawet do Tico wejdą. Także każdemu polecam. Ja dmuchańcem nawet po Nysie Kłodzkiej już na takim dosyć górskim odcinku spływałem i dało radę. My spadamy. Mam nadzieję, że taki trochę inny, może trochę leniwy, może trochę nudnawy, ale właśnie inny odcinek wam się podobał. Coś nowego, poszerzamy horyzonty. Tyle ode mnie. Paula, coś byś dodała? Polecamy naprawdę to miejsce. Zdecydowanie. Polecamy też. Łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i kliknąć dzwoneczek przy subskrypcji. To jest bardzo ważne. Naprawdę nam pomaga, a was nic nie kosztuje. Tyle od nas. Gospodarzom bardzo dziękuję. To było wspaniałe, naprawdę wspaniały weekend. Wczoraj było super, dzisiaj jest super. Cudowni szybcy podróżnicy, jak będziecie w okolicy i będzie opcja się z nimi spotkać, a może będzie, nie spoileruję, to bardzo polecam. Bardzo polecam. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Cześć! Cześć! La, 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 la.